Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry The Forest i kolejny patch. Moi drodzy, patch 0.16 wyszedł bodajże 2 dni temu, jednakże coś mnie tknęło i pomyślałem sobie, dam temu patchowi jeszcze 1 dzień i, moi drodzy, co się okazało? Okazało się to, że bodajże chyba nawet dzisiaj wyszedł patch 0.16b, czyli jeszcze gdzieś tam coś sfiksowali, jeszcze gdzieś tam coś dogładzili. Ja, moi drodzy, przeczuwałem, że tak będzie, bo tak jest co patch, także w momencie, kiedy wychodzi nowy patch, ja jeszcze sobie odczekuję zawsze 1-2 dni, zwyczajnie, żeby oni mieli możliwość poprawek ewentualnych lub żeby gracze napisali im, że są jakieś tam bardzo duże defekty po tym patchu i oni to szybciutko w te 2 dni naprawiają. I teraz było tak samo, moi drodzy. Ten patch możliwe, że będzie przełomowy, jeżeli chodzi o grę The Forest, ponieważ gra od tego patcha oficjalnie przeszła na silnik Unity 5, wcześniej była na Unity 4, 5 ma zdecydowanie dużo większe możliwości graficzne. Moi drodzy, kolejny patch widzę, że będzie za 2 tygodnie, także też wtedy prawdopodobnie pojawi się kolejny materiał z tej gry, bo ja teraz ogólnie w The Forest jestem na etapie po prostu nagrywania co patch odcinka i pokazywania, co tam ciekawego się pozmieniało. Moi drodzy, żeby pokazać wam jak najlepiej tylko mogę zmiany, które zostały wprowadzone, wszystkie możliwe ustawienia, które są tutaj w grze, ustawiłem sobie na jak najwyższe, żeby ta grafika po prostu była wow. Co prawda obawiam się, że gra i ogólnie sam komputer mogą po prostu stanąć dęba w momencie, kiedy będę chciał nagrywać kamerkę, obraz i jeszcze grać jednocześnie, ale mam nadzieję, że chociaż uda się jakieś tam urywki połapać i pokazać wam, jak to będzie pięknie wyglądało, bo podejrzewam, że ten przeskok z jednego silnika na drugi jest dostrzegalny. Także, moi drodzy, w nowym changelogu, który został dodany na stronie The Forest i na Steamie, tam sobie dokładnie przeczytacie, co zostało wprowadzone, jakie zostały zrobione fiksy i tak dalej. Natomiast ja, moi drodzy, przygotowałem sobie spis rzeczy, które oni wprowadzili i one są dla gracza nowe, bo jeżeli oni poprawili wygląd oceanu, to dla mnie to nie jest rzecz nowa, to jest dla mnie po prostu poprawiony ocean, a to jakby dodali nowy ocean, to tak, ale on jest po prostu poprawiony, to ja no nie będę zwyczajnie wam pokazywał, że proszę zwróćcie uwagę na ten ocean, on został poprawiony, to zauważycie i przeczytacie sobie sami. Ja natomiast, moi drodzy, wypisałem sobie dla mnie najważniejsze rzeczy, które wyszły w tym patchu i myślę, że są one najistotniejsze. Pierwsza rzecz to jest właśnie wprowadzenie Unity 5, także tutaj naprawdę super. Kolejna rzecz z tego, co widzę, moi drodzy, ja na przykład jak chciałem sobie postrzelać z łuków The Forest, to naprawdę momentami miałem spore problemy, żeby nazbierać odpowiednią ilość piór. Teraz, moi drodzy, zostało to ulepszone pod tym względem, że w momencie, kiedy zabijamy ptaka jakiegoś, to z niego wypadały, nie wiem, 3-4 piórka i czasami później nie mogliśmy upolować kolejnego. To teraz, moi drodzy, oprócz tych piór, które wypadają z ptaków, to jeszcze możemy sobie tego ptaka chwilę tam poatakować i z niego jeszcze będą wylatywać piórka, także to będzie tak jakby dodatkowa możliwość zdobycia piór, co bardzo mnie uszczęśliwia. Kolejną rzeczą, to właściwie nie wiedziałem, czy to pisać, ale, moi drodzy, jest to, że teraz te jelonki, które biegają tam po lesie, mają dodaną animację, że będą piły z jeziora, z jakichś tam sadzawek i z tego typu miejsc, czyli będziemy mogli na nie zapolować przy ich tak jakby miejscu, to się jakoś nazywa, ale nie pamiętam, jak się nazywa, tam gdzie zwierzęta chodzą i piją wodę, no poidło, nie? No nie w każdym razie wiecie, o co chodzi. Jelonek przychodzi nad jeziorko, idzie się napić, a my go z łuczku czy coś tam. Fajna dla nas możliwość i ponadto jelonki zostały poprawione, jeżeli chodzi o ich AI, bo wcześniej to one tak biegały bezsensownie, przebiegały przez drzewa, krzaki, na siebie wbiegały. Teraz, moi drodzy, mają już tak nie robić, już mają nie wbiegać w drzewa i tak dalej, i tak dalej. Także jelonki są teraz mądrzejsze, strzeżmy się ich. Ponadto zostały poprawione również gęsi. W poprzednich częściach gęsi osiadały na jeziorach, a jak tylko się zbliżaliśmy, to one odfruwały i tyle było po nich, nie było po nich śladu. Teraz natomiast gęsi będą latały od jeziora do jeziora i tak dalej, będą integralną częścią wyspy całej. Możliwe, że nawet będzie dało się na nie zapolować, sprawdzimy sobie to. Kolejna rzecz, moi drodzy, jest taka, że poprawili model i wygląd drzew i samej kory, co prawdopodobnie będzie od razu widać, ale myślę, że to jest powiązane po prostu z przejściem na nowy silnik Unity 5. A w tym czasie, co właściwie ja wam to czytam, to możecie sobie tutaj na te opcje spojrzeć, na jakich będziemy grali. Okej, to sobie zostawię na koniec, bo to jest mega. Podobno poprawili i dodali nowe jedzenie, które wypada z samolotu, czyli oprócz tam tych batoników i tej Coca-Coli w puszkach ma być coś jeszcze, zobaczymy. Podobno te takie martwe drzewa, które do tej pory były takie bez gałęzi, bez liści, takie zwykłe pniaki stojące, to teraz podobno będzie można je i ścinać, i mają też poprawiony model, także bardzo fajnie. Podobno została dodana animacja skakania naszego bohatera, co prawda tutaj będzie mi ciężko ją pokazać, ale myślę, że bardzo to dobrze widać na multiplayerze. Dodano atak z wyskoku, to jest bardzo ciekawa opcja, bo wcześniej również można było atakować z wyskoku, tylko że ten atak z wyskoku miał równą wartość obrażeń co normalny atak, czyli w momencie skierowania kamery w dół atakowaliśmy w ziemię i ten atak zadawał tyle samo obrażeń co normalny zamach, a teraz, moi drodzy, w momencie podskoczenia i zaatakowania to będzie taki silniejszy atak, będziemy mogli atakować z wyskoku, nie wiem, czy kanibali, czy zwierzęta, czy cokolwiek innego, i te ataki będą skuteczniejsze i będą więcej ataku, będą więcej obrażeń zadawały. Kolejna rzecz, to też sobie zostawię na koniec, zostały dodane nowe dźwięki bohatera. Tutaj jestem ciekaw, czy może poprawili to takie sapanie podczas podskoku. Krzaki z niebieskimi jagodami również dostały nowy model. Również została poprawiona trawa. I teraz, moi drodzy, w ogóle cały system trawy na całej wyspie został zmieniony, ponieważ teraz trawa będzie możliwe, tak jakby zaginanie tej trawy na zasadzie takiej, że jak będzie sobie biegał w trawie królik, czy wiewiórka, czy szop, to on będzie tą trawę zaginał i będziemy widzieli, w którym miejscu on sobie biega. Będzie wtedy łatwiej nam zlokalizować, gdzie jest jakieś zwierzątko w trawie, i gracz, idąc, również będzie tą trawę w jakiś tam sposób zaginął. To jest grass bending się nazywa ten system, także ciekaw jestem, jakim to wyszło. I oprócz tego, moi drodzy, w ogóle zostały wyrzucone dwa modele krzaków. Producenci napisali, że dwa najnudniejsze modele krzaków. Dla mnie ogólnie krzaki same w sobie są nudne, ale oni wybrali dwa najnudniejsze i wstawili w zamian nowy model krzaka. Także mamy nowe krzaki, super. I, moi drodzy, dwie teraz najciekawsze rzeczy. Pierwsza jest taka, że od tego patcha będziemy mogli gotować, czy tam, no nie gotować, tylko piec właściwie nad ogniskiem, moi drodzy, ręce i nogi kanibali, czyli tak na dobrą sprawę. Oczywiście było w nawiasie napisane, że nie powinniśmy tego robić, dlatego ciekaw jestem, czy producenci w przyszłości pójdą w stronę taką, że w momencie, na przykład, jak zjemy za dużo mięsa kanibali, to sami na przykład się stajemy kanibalem i zwyczajnie kończy się gra albo coś takiego. Bardzo jestem ciekaw, jak to rozwiążą, i bardzo byłem ciekaw, czy dodadzą taką opcję, że sami będziemy mogli w końcu mięso kanibali zjadać, i taka opcja została dodana. Możemy wziąć nogę kanibala i położyć ją na ognisku, ona nam się upiecze i później możemy ją zeżreć, także taka funkcja została dodana, gdzie dla mnie to jest naprawdę mega rzecz. I jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, Nie wiem, czy pamiętacie, ale tak jakby nasz bohater miał podwójne życie w grze, na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy walczyliśmy z kanibalami, czy spadliśmy z jakiejś wysokości, to nasza postać nie umierała, tylko tak jakby omdlewała i pojawiała się po chwili w jaskini, na samym dnie, tak naprawdę ze wszystkimi swoimi przedmiotami, no ale to było po prostu ewidentnie chodziło o to, że my omdlewamy, kanibale nas znajdują i nas zaciągają do jednej ze swoich jaskiń, tam nas porzucają i planują nas zjeść pewnie wieczorem. Zostałem zaproszony do lobby, bardzo dziękuję, ale niestety nie wykorzystam tego zaproszenia. Moi drodzy, i w momencie, kiedy kanibale zaciągali nas do tej jaskini, byliśmy tam na dnie, my się przebudzamy, tak, mamy bardzo mało życia, bardzo mało wszystkiego, ale się przebudzamy i jesteśmy w stanie z tej jaskini się wydostać. To teraz, moi drodzy, producenci dodali animację, gdzie my jesteśmy zaciągani do tej jaskini. Tak jakby wyjaśniają tą kwestię, dlaczego my ni stąd, ni zowąd nagle pojawiamy się w jaskini i tutaj pokusili się o stworzenie oddzielnej cutscenki, można tak to nazwać, gdzie po prostu nasza postać omdlewa i kanibale zaciągają ją do swojej jaskini. Ciekaw jestem, jak to wygląda, także to prawdopodobnie sprawdzę na pewno. No i właściwie to by było na tyle. Widzę, że omówienie tego patcha, czy to w grze, czy na tle patcha, zajęło mi właściwie tak samo długo jak zazwyczaj, ale po prostu ten patch mnóstwo rzeczy fajnych dostarczył, nie wspominając już o wszystkich fixach graficznych i tego typu rzeczach, także moi drodzy, na pewno będziemy mieli co robić. Także tymczasem, moi drodzy, i oczywiście tutaj również zostały po raz kolejny wywalone save'y, tylko widzę, że ja jestem w trybie vegan mode. Wracam sobie do trybu, gdzie będą kanibale i rozpoczynam nową grę, także moi drodzy, widzimy się już za moment w samej grze. Mam nadzieję, że mi się w ogóle uruchomi, bo sami widzieliście, że ustawienia graficzne dałem sobie po prostu na maksa, także nie zdziwiłbym się, jak nie będę w stanie się nawet odwrócić, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, także do zobaczenia już za chwilę. W porządku, moi drodzy, ja jestem już w grze, widzę, że modele krzeseł również zostały poprawione, no ale o tym już za chwilę. Na razie porozglądajmy się tutaj, widzę, że no rzeczywiście te maksymalne ustawienia robią wrażenie. Było widać to nowe jedzonko w samolocie, tylko że je za szybko zjadłem. Okej. Tutaj je widać, to ja wam je pokażę. Moi drodzy, teraz jedzenie samolotowe, czy jak to inaczej można nazwać, wygląda w ten sposób. Zwróćcie uwagę, jest jakiś tam ryż, jakieś chyba 3 kromki chleba, coś tam, jakaś sałatka. Takie coś dodali. I co jeszcze dodali? Stąd chyba tyle. Okej, tutaj będzie lepiej troszeczkę to jedzenie widać. Nie wiem, jakby tutaj móc wam przybliżyć to, nie bardzo mam jak. No ale cóż, tak właśnie to wygląda, można sobie to wciąć. Okej. Inwentory, ojejku, jakaś plastikowa mata. Latające krzesła widzę tutaj. No ale okej, zobaczmy ten Unity 5, moi drodzy. No i jest różnica. Zwróćcie uwagę, co się teraz dzieje w ogóle tutaj w tej grze. Pomimo tego, że ja mam ustawienia naprawdę, wziąłem na maksa, sami widzieliście. No to rzeczywiście naprawdę powiem szczerze, że robi wrażenie, zwróćcie uwagę. Pięknie teraz to wygląda, spadające liście. Miodzio po prostu. Ciekaw jestem, jak ta trawa będzie się zachowywać. Czy ona rzeczywiście ładnie chodzi, powiem wam, na wietrze, fajnie faluje. Tam widzę królika biegającego. I rzeczywiście pod nim ta trawa ładnie się zagina. Zwróćmy uwagę. Będziesz uciekał po trawce, czy nie? Grzecznie. Nie będzie chciał. No ale nic, moi drodzy, jestem naprawdę bardzo pod wielkim wrażeniem. Bardzo mi się tutaj podoba teraz ta graficzka. Kora podobno na drzewach została zmieniona, modele drzew zostały zmienione. Normalnie super. Szał, robi wrażenie. Wow. Coś, co tu łazi? Widziałem jakiś ogon. Dobra, zetnijmy sobie to drzewko. No ładnie to wygląda. Widzę, że nawet kora podczas ścinania się troszeczkę poprawiła. Teraz to wygląda troszeczkę bardziej... jeszcze bardziej realistycznie. Naprawdę w bardzo dobrym kierunku wszystko sobie tutaj idzie. No i co? Okej. Wow, i co teraz? O, witam pana. Złaś. O, i nawet wygląd kłód, moi drodzy, został poprawiony. Nie wiem, czy zauważyliście tą różnicę, ale kłody już nie są takimi walcami okrągłymi. Teraz już są takie fajne, kształtne. Naprawdę przypominają rzeczywiście ściętą kłodę tuż po ścięciu drzewa. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają może patyki. Patyki widzę, że chyba bez zmian. Tak, patyczki wyglądają tak samo. Bardzo ładnie. Chciałbym zabić jakiegoś ptaka i zobaczyć, czy z niego te piórka rzeczywiście wypadają. Miałem fioła na punkcie takich detali. No ale dobra, może zaraz się uda coś takiego zaaranżować. Tymczasem, moi drodzy, co byśmy mogli sobie sprawdzić? No tutaj ta polanka wygląda pięknie, naprawdę. Ta trawa, to wszystko. Ja jeszcze sobie ustawiłem gęstość trawy na maksa, także jest wrażenie, ale widzicie, jeszcze są problemy z wczytywaniem, bo co chwilę mi się pojawiają jakieś tam elementy w tle, jakieś tam głazy i tego typu rzeczy. Zobaczymy sobie ten atak z wyskoku i skały. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, na kamienie, jak się kamienie poprawiły. Wcześniej to były takie wyciosane po prostu, a teraz są piękne. Pięknie to wszystko wygląda. Zobaczmy. O, coś ja nie potrafię chyba robić tego z wyskoku, ataku. Teraz wyszło. Teraz się udało. Widzę, że to trzeba też się nieźle nagłówkować, żeby to wykonać. Kiedy mam wcisnąć to, żeby mi ten atak wyszedł? Aha, muszę patrzeć chyba do dołu po prostu. Tak. Trzeba mieć skierowaną kamerę do dołu i wtedy ten atak zostanie... O, teraz będziemy widzieć, czy ta trawa rzeczywiście się ugina pod króliczkiem. A no ugina się, zwróćcie uwagę, widzicie, jak tak troszeczkę miejscami się odchyla ta trawka? Fajnie, bardzo fajnie. Dobra, zabijmy tego ptaka. No właśnie, tych piórek, no niby są, ale gdzieś tutaj poleciały. Mamy tego ptaka, zobaczmy. One podobno nie zawsze mają wyrzucać te piórka, to ma być podobno losowa kwestia. Co tak przeżywasz? No ten ptak akurat nam piórek nie wyrzucił. No to tak jak mówię, tam było napisane nawet w changelogu, że to będzie losowo. Po prostu na zasadzie, że jeden ptak wyrzuca piórka, a drugi nie. No ale okej, dobra, niech tak zostanie. No ładnie, ładnie ta trawka wygląda. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo. Mamy kamlocik. Gdzieś tu wylądował też jakiś ptak, ale go nie widzę. Zgubiły mi się te ptaki w tej trawie gęstej. Chyba tak być powinno właściwie. No ale nic, moi drodzy. Szukajmy dalej, co tutaj... O, pióreczko. Co tutaj jeszcze dodali? Zobaczmy z tych takich ciekawszych rzeczy. Nowy model drzew. No to tutaj się zgodzę, moi drodzy. Drzewa wyglądają naprawdę genialnie. Widzę, że są takie duże te drzewa, te iglaki, ale są też takie, o, fajne drzewka. takie bardziej liściaste. Nie, też sobie możemy ściąć, jak najbardziej. Jakoś teraz żwawiej tą siekierą jakby macha nasza postać. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze jesteśmy w stanie sterować tym drzewem podczas upadku. No troszkę jesteśmy w stanie gdzieś tam je przesunąć ewentualnie. Ale takie drzewka też bardzo ładnie, widzę, tutaj się ścina. A, i widzicie, to też jest rzecz, którą dodali, o której nie wspomniałem. Drzewo na samym dole jest bardzo grube. Później się zwęża, aż tutaj w końcu tamta kłoda, zwróćcie uwagę, jaka ona jest cieniutka. Cały czas jest kłodą, ale jest tak jakby zachowana proporcja, że na szczycie drzewo jest troszkę cieńsze niż na dole, tak? Także bardzo też mi się to podoba, bardzo cieszę się, że na takie rzeczy... A rzeczywiście się te krzaczki zmieniły. Teraz już nie są takimi pulpami zielonymi na samym środku lasu, tylko są już takie bardziej kształtne. To mi się bardzo, bardzo podoba. Lecimy dalej. Co tam mamy jeszcze? Nowe jedzenie w samolocie było. Martwe drzewa nowe jakieś są. Chciałbym znaleźć takie martwe drzewko jedno, porównać sobie. O, to jest chyba takie martwe drzewo, moi drodzy. Zwróćcie uwagę jako... O, proszę. Mamy tutaj jaszczura. Jaszczur się niewiele zmienił. Troszeczkę ekwipunek, widzę, też się zmienił. Teraz jest taki bardziej barwny. Wszystko jest takie bardziej wyraźne. No ogólnie dużo lepiej to wszystko wygląda. Także uważam, że zmiana na Unity 5 i poprawa detali zmieniła po prostu ekstra grę. W porządku, moi drodzy. Zwróćcie uwagę, jakie to drzewo jest wielkie. Ja nawet nie widzę szczytu tego drzewa. Ciekaw jestem. Chciałbym bardzo zrobić tak, żeby ono się ładnie wywróciło mi. Nie wiem właściwie, w którą bym chciał, żeby stronę poleciało. Zobaczmy. Och, z tego drzewa to naprawdę mamy mnóstwo kłód. Jedna, druga, trzecia, czwarta. O, jest jelonek. I są też totemy. Totemy, z tego co pamiętam, można niszczyć. Tak, to się nie zmieniło. Cieszy mnie to. Chciałbym znaleźć jakiegoś kanibala, ponieważ bardzo chciałbym upiec jego nogę i rękę, żeby sprawdzić, czy to działa. No pokażcie, czy te jelonki są teraz rzeczywiście mądrzejsze. Na pewno animacja biegu jelonków. O, ten jest bardzo mądry. Nie no, tutaj się zgadzam z tym, że jelonki mają teraz, są mądrzejsze, bo na przykład wcześniej nie umiały biegać po ścianach. A teraz im to super wychodzi. No zobaczmy te jelonki, no pokażcie się. Jakoś chyba szybciej też biegają te jelonki, bo ja ledwo je doganiam. No nie wiem, ciężko mi jest ocenić inteligencję jelonka, bo wcześniej nie był za bardzo inteligentny. No ale, dobra, tutaj przyznaję, drzewa omija, tak? Już nie wbiega w drzewa. O, takie coś jeszcze dodali. Tego nie widziałem wcześniej, albo mi się wydaje. Nie zwróciłem może wcześniej uwagi na to. Dobra, fajnie. Jelonki, wszystko super. Co tam jeszcze? Co tu mamy? Dobra. Drzewa, animacja skakania. Nie wiem, czy... Aha, że co, że podkula kolana, czy co? Podobno teraz jak się zeskoczy z wysokości, może troszkę większej niż ta, to nasz bohater tak opada na kolano i podpiera się ręką. Tak jakby dodali taką animację upadku z większej, po prostu z wysokości. Ciekaw jestem, czy to działa. Także też zaraz spróbujemy sobie to sprawdzić. Tutaj gdzieś było chyba jakieś wzgórze, z którego mógłbym sobie kicnąć. Tych totemów jest dużo. O, może stąd bym sobie kicnął. No, ale słabe to było. Nie chcę coś się wybijać z kamienia. O, tutaj powinno być dobrze. O, co to? Kurczę, myślałem, że znalazłem jakieś wejście do jaskini. Okej, tu sobie przetestujemy. Mam nadzieję, że przeżyję w ogóle ten upadek. Na wszelki wypadek coś tu się napije. Nie mam za bardzo nic do szamnięcia. No nic, trudno. Może jakoś przeżyjemy. Zobaczmy. A, rzeczywiście. Rzeczywiście. Przyklęknął na kolano i podparł się rękami. Bardzo fajnie. Cieszę się, że to dodali. Nowy model drzew, gęsi latające. No gęsi nie będę tutaj szukał, nie? Nie będziemy... Ojejku. Pięknie porobili tutaj sunshafty. Świetnie to wygląda. Jelonek niczym Bambi tam się pręży w słoneczku. Jelonki piją z jeziora. No to dobra, tego nie będziemy sprawdzać, no bo to tak mało troszkę wpływa na mnie. Atak z wyskoku sprawdziliśmy. Gotowanie sobie zaraz sprawdzimy. Nowe dźwięki bohatera. Zgadzam się. Już nie są takie męczące. Są normalne, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy ja podczas podskakiwania nie wydawałbym dużo gorszych dźwięków niż nasza postać, także myślę, że to jest na plusik. Okej, co tam jeszcze? Widać króliki w trawie, a i owszem widać. Nowy krzak jagód, a i owszem. Nowy rodzaj krzaków, tutaj również się zgadzam. Ogólnie poprawiony performance gry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Również się zgadzam. Moi drodzy, sprawdzimy sobie teraz, na pewno musimy znaleźć do tego jakiegoś kanibala, bo bez tego po prostu będzie zwyczajnie ciężko. Mogą być zwłoki kanibala, może być żywy kanibal, którego sobie po prostu zabiję. Obojętne mi to totalnie. Ja chcę zwyczajnie mieć rękę i nogę kanibala w celu przygotowania z niego jakiejś potrawki kanibalowej, bo teraz mamy taką możliwość. Ciekaw jestem, co się dzieje w momencie zjedzenia tego kanibala. Cześć moi drodzy, przepraszam, że przerywam odcinek w takim właśnie momencie, ale niestety z przyczyn technicznych nie jestem w stanie wrzucić tak długiego odcinka, po prostu program, w którym montuję, po prostu wywalał mi cały czas błędy podczas renderowania. Odcinek wyszedł mi ponad 50-minutowy, także moi drodzy, nie dość, że jest nad nim bardzo dużo pracy, to jeszcze jest to bardzo dużo renderowania i uploadowania i zwyczajnie pojawiły się problemy techniczne, nie z mojej winy, i muszę podzielić ten odcinek na dwie części, także moi drodzy, wybaczcie mi, nie byłem w stanie tego wrzucić w jednej części, mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie i widzimy się już jutro w drugiej części. Dzięki podzieleniu tego odcinka na dwie części będę w stanie dużo lepiej go zmontować i dużo szybciej przede wszystkim, no i nie będę miał problemów z programem do montażu, także moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę, widzimy się już jutro w drugiej części, także trzymajcie się nachów, bo będzie naprawdę mega i będzie co oglądać, także naprawdę polecam, żebyście jutro zajrzeli na kanał wieczorkiem, albo może i nawet po południu, i wtedy wrzucę tą drugą część. Chyba że uda mi się zrobić to wcześniej, to wtedy po prostu zrobię to wcześniej. Także moi drodzy, to by było na tyle. Widzimy się albo później, albo jutro. Także do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam.